Dzisiaj w programie o tak zwanych mlekach roślinnych porozmawiamy z alergologiem i pediatrą dr Ireną Białokos-Kalinowską. Pokażemy też, jak przygotować pewne proste danie, znane chyba już od starożytności. Mogą przypominać kolorem, konsystencją, płynnością mleko, ale to chyba takie trochę imitacje tego niezwykłego płynu. Bywały nazywane mlekiem, dzisiaj już nie. Myślimy o wszystkich takich napojach roślinnych, sojowe, ryżowe, kokosowe, jakie jeszcze? Napoje próbują imitować mleko. Generalnie nie powinno się absolutnie nazywać to mlekiem, ale rzeczywistość pokazuje, że bardzo często napotykamy się na określenie mleko roślinne, czyli mleko sojowe, migdałowe. W tej chwili hitem jest mleko owsiane, może być mleko gryczane, mleko ryżowe. I określenie mleko wprowadza nas w błąd, bo wydaje nam się wtedy, że to jest napój, który ma jakiekolwiek właściwości podobne do tego, co znamy jako mleko krowie. Biały płyn, on nie jest biały generalnie, jeżeli porównujemy mleka roślinne. To jest taki szarawo, w zależności od mleka. Biały to dodatek różnego rodzaju konserwantów i substancji, które mają na celu dbać, aby jakość tego pokarmu smakowo przynajmniej była akceptowana. Bardzo często możemy spotkać w internecie taką informację, że proszę nie zrażać się smakiem danego napoju roślinnego, za trzecim razem Państwu już będzie smakowało. Więc nie o to chodzi. I absolutnie takie napoje roślinne nie są przeznaczone dla dzieci. Pamiętajmy. Bo to jest ważne, czy jakikolwiek z tych napojów, o których mówimy, jest w stanie zastąpić to mleko modyfikowane, które wchodzi w grę wtedy, kiedy nie możemy karmić piersią i to mleko modyfikowane daje szansę na rozwój dziecka? Żaden napój roślinny nie jest w stanie nawet konkurować w przedbiegach z mlekiem modyfikowanym czy mlekiem krowim. Jaka jest różnica pomiędzy białkiem w tych napojach roślinnych, a białkiem w mleku krowim? W mleku krowim białko jest pełnowartościowe, to znaczy, że zawiera grupę aminokwasów, które my nie potrafimy po prostu sami syntetyzować, tylko musimy otrzymać właśnie z pożywieniem. A białka roślinne, no to niestety są to białka niepełnowartościowe, a poza tym przyswajalność białka roślinnego w znacznej mierze jest niższa niż białek mleka krowiego. Mleko krowie i jakiekolwiek mleko roślinne, to czym one się różnią? Czy mają w ogóle coś wspólnego ze sobą, poza próbą zrobienia białego płynu? To po prostu postać płynna, prawda? Ale później, jeżeli się przyjrzymy poszczególnym tym cechom, okaże się, że w napojach roślinnych, bo takiej nazwy powinniśmy używać, żeby nie wprowadzać, powiedzmy, konsumenta i innych osób w błąd, generalnie mamy dużą zawartość węglowodanów, a przecież nie o to nam chodzi, jak również i tłuszcze. Myślę tutaj o mleczku kokosowym. Bardzo często trzeba po prostu dokładnie popatrzeć i w tym mleku kokosowym jest przeważająca ilość właśnie tłuszczów nasyconych. A dbając o naszą dietę, pamiętamy, że tłuszcze nasycone to nie jest priorytet zdrowej diety. Poza tym najbardziej popularny, wydaje mi się, jest napój roślinny, oparty na bazie białek sojowych, tak zwane mleko sojowe, tak jak było dotychczas używane. I kto jest zainteresowany takim napojem? Bardzo często ze względu na obecność fitoestrogenów, czyli takich substancji, które przypominają w swojej budowie troszeczkę estrogeny ludzkie, polecany jest dla kobiet w okresie menopauzy czy po menopauzie, mówiąc o tym, że spożywanie takiego produktu sojowego może dobrze wpływać na przykład na osteoporozę. Jeżeli przyjrzymy się z kolei wynikom badań opartych o evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na faktach naukowych, okazuje się, że wyniki badań nie są takie jednoznaczne. Czyli nie można powiedzieć, że spożywanie suplementów, na przykład diety w postaci napojów sojowych, czy też tabletek zawierających izoflawony, na pewno uchroni nas przed osteoporozą. Białka sojowe, tutaj trzeba byłoby też przestrzec mężczyzn, okazuje się, że one wpływają w negatywny sposób na produkcję testosteronu, wpływają również na gorszą
ruchliwość plemników. Także wydaje mi się, że ten element we współczesnym świecie również powinien przekonywać do tego, aby bezkrytycznie nie przyjmować różnego rodzaju mód, bo tak jak powiedziałam, evidence-based medicine kontra celebrity-based medicine, czyli ta medycyna, która jest proponowana w różnego rodzaju środkach masowego przekazu, a lansowana przez naszych celebrytów, którzy niestety nie zawsze mają, tak powiem, rzetelną wiedzę medyczną. My stawiamy na rzetelną wiedzę medyczną, dlatego w kąciku kulinarnym zastosujemy mleko krowie. Dzisiaj pokażę, jak przygotować naleśniki. A oto dzisiejsze prawdy o mleku. Tak zwane mleka roślinne z prawdziwym mlekiem poza postacią płynną mają niewiele wspólnego. Przyswajalność białek roślinnych jest niższa od pełnowartościowego białka z mleka krowiego. Mleka roślinne mają specyficzny smak, nawet mimo stosowania w wielu z nich zapachowych i smakowych polepszaczy. Mleko kokosowe ma bardzo dużą zawartość tłuszczów nasyconych. Białka sojowe mogą negatywnie wpływać na poziom testosteronu u mężczyzn.